Sportowe Info Portalu. Tomasz Sikora, zapraszam. W piątek 26 marca 2010 roku zakończyła się 9. edycja amatorskiej Ligi Siatkówki. Liga trwała od listopada 2009 roku, a udział wzięło 11 drużyn. Na podsumowanie rozgrywek odbyły się dwa mecze finałowe najlepszych drużyn w tegorocznej edycji ligi. W finale o trzecie miejsce spotkały się zespoły Osiedle nr 5 Ozimek i miejscowy Dream Team, gospodarze w czarnych strojach. Mecz miał charakter raczej jednostronny. Goście z Ozimka przeważali w każdym secie i choć siatkarzom Dream Teamu udawało się doganiać rywali w każdej części gry, to jednak zwycięsko wychodzili z nich zawodnicy ozimskiego Osiedla nr 5. Popatrzmy na ciekawsze akcje z tego spotkania. Na pewno kibice liczyli na inny wynik w tym pojedynku. Choć walecznej postawy nie można było odmówić naszym reprezentantom. Ulegają po trzech setach drużynie z Ozimka, w setach do 25, do 23 i do 22, zajmując czwartą lokatę w imprezie. Trzecie miejsce dla Osiedla nr 5 Ozimek.